My tutaj, proszę Państwa, kontynuację mamy, kontynuację, wizualizację w Radiu Conchita, kontynuację tematu. Głogowski i jego goście, Maćku, afera związana z Applem to chyba sprawa, której nie da się pominąć w EKG dzisiaj. No nie da się, tym bardziej, że właściwie to należy... Nie ma żadnego EKG u nas. 13 miliardów euro, ponad 56 miliardów złotych, to jest tak, prawie nasz roczny deficyt, albo dwa lata programu 500+. No takich pieniędzy potrzebujemy. Zapraszam na magazyn EKG po informacjach po 9. A kolejne informacje w Radiu Tok FM o 9.20. Radio Conchita. Pogoda. Dziś w całej Polsce dużo słońca, nigdzie także nie... Także na Gruzińską 6, von Lipski. Na Gruzińską 6, von Lipski. Wysłałam, proszę Państwa. ...i Poznaniu do 25 we Wrocławiu. Radio. Muszę Państwu powiedzieć, że jak 30 parę lat głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym, to jak Państwo tak staniecie w drzwiach, otworzy ktoś drzwi, to nie wiadomo, kto tam za tymi drzwiami jest. Czy to jest on, czy to jest ona. To już. A bo to dla takiej katoliczki to byłoby bardzo istotne i byłoby bardzo ważne. Ale teraz tak, my patrzymy się, jaka jest reakcja, czy ten ktoś, on czy ona, nieważne, czy jest pozytywnie ta osoba nas trojona, nastawiona do rzeczy, które my tutaj głosimy, czy jest nam przeciwna. No, także my umiemy się dalej dostosować, proszę Państwa, bo jesteśmy przed człowiekiem, a nie przed zwierzęciem. Dla zwierzęcia nie ma nadziei na Królestwo Boże. Zwierzątka w Królestwie Bożym, no, też będą, ale to, co było, one miały się rodzić i miały umierać. Nie wiadomo jeszcze, jak człowiek na to wszystko miał reagować, bo podejrzewam, że, proszę Państwa, jak człowiek zobaczy, że zwierzątko umiera, to jest jakiś zgrzyt. I co to ma znaczyć? A czy my też mamy umierać? A przecież człowiek nad śmiercią nigdy się nie miał zastanawiać, bo jeżeli będziecie posłuszni, jeżeli nie zjecie tego owocu, prawda, żyć będziecie. No bo oni po prostu, Adam i Ewa, oni po prostu, ci pierwsi ludzie mieli żyć. Mieli żyć, ci pierwsi ludzie. A co tam dalej, to wiecie Państwo. Także przesyłamy buziaczki. Proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Tutaj nawet ciekawe jest to muzeum na Nowym Świecie 37. Jolanta Kwaśniewska, zdaje się, oferuje tam co nieco, że te dzieci... Wiecie Państwo, to dobrze, że człowiek opiekuje się dziećmi. Tylko żeby to było szczerze. Proszę Państwa, ja Państwu zdradzę tajemnicę. Ja Państwu zdradzę tajemnicę. Bateria wkrótce się rozładuje, no ale jest niepodłączona, rozumiem. Już teraz będzie działało. Proszę Państwa, mam akumulatorek. Proszę Państwa, ja Państwu zdradzę tajemnicę. U nas, u Świadków Jehowy, też była taka Janeczka. Umarła, biedaczka, umarła. No nie taka biedaczka, ale sowiecka. I tam na skrzyżowaniu, jak to się na lotnisko idzie, 175 plac Zawiszy, stanął hotel Sobieski, ale to dopiero potem było, potem jak ona umarła, hotel Sobieski. Także widzicie Państwo, to nie są jakieś tam żarty, że tu była, żyła Janeczka Sobieska. Tak, Janeczka Sobieska. Państwo zobaczą, mamy oczyszczanie ekranu, bo jakieś wirusy się wdały. Jakieś wirusy się wdały i to musimy poprzeć. Tak, dziękujemy, rakieta leci. Dobrze, gotowe. No i teraz mamy program, proszę Państwa, ciąg dalszy. To nie są jakieś takie zabawy, tylko że musimy do tego poważnie podchodzić. Proszę Państwa, i teraz tak, ekran główny. Przyspiesz. No ja to przyspieszam, idzie tak. I pewnie o, rakieta poleciała, zakończ. My za to, proszę Państwa, płacimy, bo mówiła na T-Mobile'u, że przyspiesz, tak? Bateria wydajna leci, tak. Tak, przyspiesz. Zaawansowane czyszczenie, dziękujemy. Dziękujemy. Sprawdź ekran główny, temperatura telefonu 36 stopni. Schłodź. Musimy dostępna, włącz dostęp. Przewinę aplikacji security, dotknij jej, tak, aby włączyć dostęp, kliknij, przełączyć prawym, tak, używać usługi plus baterii, ok, dobrze, czyli aby włączyć dostęp, kliknij, przełącznik prawym górnym, to co tu, ok,
360 Battery Plus wykorzysta dostęp do Twojego urządzenia, aby zoptymalizować jego pracę, co ułatwi Ci użytkowanie. Nasz program ma certyfikat zaufany, więc nie musisz się martwić o zagrożenie prywatności. Apka 360 Battery Plus nie zbiera żadnych danych osobowych ani informacji poufnych. No, o, 360 Battery Plus, proszę Państwa. No i teraz, żeby wrócić, Turbo Cleaner, wszystko jest, duży tekst, niech będzie to, żebyśmy tu mieli lepszy kontakt. Przetwarzanie tekstu na mowę, proszę Państwa. To jeszcze może być takie coś. Ogólne. Stan domyślnego języka. Język polski. Polska nie jest obsługiwany. A to ja nie chcę. Nie wybrano języka. Ustawienia. Nie chcę tego. Ustawienie. Pico Tico. Zaraz to wyłączymy. Będzie Pico Tico. Francuski. Zainstalowano. Stany Zjednoczone, zainstalowane. A tutaj nie wiadomo, proszę Państwa, w ustawieniach. Zaraz Pico Tico wyłączymy. Mechanizm. Zaraz wyłączymy. Pico Tico, ogólne. Nie wybrano języka. Dobrze. Patrz. Już koniec. Tak. Gdy nadaje, proszę Państwa, nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę być z nami, proszę być z nami. Także proszę Państwa, to co ja Państwu powiem teraz, no to może się Państwo przewrócą, leżąc nawet w grobie, ale no, kiedyś u nas była Janeczka Sawiecka na Ochocie, Taczyński. Ulicy. Tam była moja bursa szkolnictwa, proszę Państwa, i ja mieszkałam obok Janeczki Sobieskiej. No to więc, gdy się dowiedziałam, bo tam z Bór na Ochocie, że u Janeczki Sobieskiej jest zebranie wtorkowe, studium książki, no to ja tylko przez podwórko przeszłam, zeszłam i weszłam do niej. Tam w tym bloku, gdzie Janeczka Sobieska mieszkała, mieszkał też Steve. To był taki gruby, fajny, taki facio, taki wysior, dyrektor naszego internatu. No to więc ja tam, proszę Państwa, wchodzę i tam do Janeczki Sobieskiej na ostatnie piętro ona miała zebrania Świadków Jehowy, to znaczy wtorkowe studium książki, bo wiecie Państwo, że tych zebrań u Świadków Jehowy jest 5. No to we wtorek, zwykle we wtorek, chociaż mogło być i we środę, czy w poniedziałek, wtorkowe studium książki. Potem jest w czwartek czy piątek teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, którą potem prowadziłam, zebranie służby, pierwsze, drugie, trzecie, potem czwarte, piąte, strażnica, przepraszam, wcześniej czwarte, wykład biblijny, a piąte strażnica, 5 zebrań. Proszę Państwa, Janeczka Sobieska tak się wyrobiła, że ona rzeczywiście brała dzieci z przytułka. Wzięła takiego Krzysia Śmieszka, jego ojciec był chirurgiem na Barskiej, tutaj z Litką rozmawiałam, von Lipski, że słuchaj, znam jego ojca, a jego dziecko Krzysio, to Janeczka Sobieska wzięła i myśmy nawet we trójkę mieszkały na Igańskiej, ile to było, 20, to jeszcze Mareczka tam wcale nie było. Igańska 20 mieszkała 105 mieszkania, 105, a Mareczek jak tak dookoła tej klatki schodowej przejść, to tam po drugiej ukośce, na drugim skrzydle, ale na tym samym piętrze. To jeszcze Mareczka nie było, bo tam mieszkał taki jakiś pijak. Myśmy tam głosiły, to on się dziwi, skąd ja to wiem, skąd ja to znam. Ja wszystko wiem, bo ja miałam notes. Chodziłam tam 15 razy, przecież co 2 tygodnie to Świadkowie Jehowy kiedyś głosili częściej, a jak nie często, to na pewno ze 2 razy w ciągu roku dany teren. No i ja miałam notatki, jak kogoś nie było, no to zapisane, żeby tam wrócić, jak ktoś coś przyjął, a chciał podyskutować w przyszłości, chciał z nami porozmawiać, no to żeśmy się
umawiały. Jeszcze raz odwiedziny ponowne. Skąd my to wiemy? Bo my to przecież raportujemy, bo my to przecież zapisujemy, co nawet Moherowi to nie mają zielonego pojęcia, co to są za notesy. Teraz jeszcze inaczej. Teraz my zapisujemy szyfrem. My tam nie piszemy, że odwiedziny ponowne, mężczyzna czy kobieta, tylko M to jest M, a K to jest K. No. I w tych szyfrach tam jest jeszcze więcej symboli, znaków jest, bo przecież wiadomo, że tego jest dużo, to trzeba to, żeby to było szyfrowane. No to więc Janeczka Sobieska wzięła tego Krzysia, śmieszek. No on teraz jakąś tam szkołę skończył, dała mu mieszkanie, kupiła, załatwiła mu wszystko i sama umarła. No, także widzicie Państwo, ona miała potem Mareczka, miała potem Areczka, miała kilka dzieci, kilkoro, tak, kilka osób, tak, tak, tak. Kilkoro dzieci miała, opiekowała się. A czy jakieś korzyści miała? No wiecie Państwo, zawsze miała jakieś korzyści, skoro musiała opłacać, musiała dać. To musiała, no też mieć. No, także ta Janeczka się Sobieska wsławiła, ale czy ona to robiła szczerze, to wiecie Państwo, my to musimy pozostawić w sferze Jahwe, w sferze Boga. Tak czy siak jest hotel Sobieski, czyli pamiątka po Janeczce Sobieskiej. Proszę Państwa, ja jak kiedyś śpiewałam, to była, która? Zdaje się, że to była czwarta klasa. Czwarta klasa, proszę Państwa, śpiew. Dostałam szóstkę. Mi, 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 fa, sol, mi, sol, mi, do, sol. Mi, 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 fa, sol, mi, sol, mi. Zaśpiewałam te same, jako dziecko, jaka dziewczynka malutka. Jestem Pippi Langstrom, la 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 la, a ty jesteś Joko Ham, a ty jesteś Pan Ham. To już są czasy dzisiejsze, ale ja, proszę Państwa, no byłam, żyłam. No ten Głogowski to nie. Głogowski, 50% rabatu na... Głogowski to nie, ale może troszeczkę wiadomości. Proszę Państwa, dziecko ma taki głosik, prawda, skowronek. No i pan dyrektor pyta się klasy, co postawimy? To klasa krzyczy, szóstkę, szóstkę, a była tylko piątka najwyżej, a ja musiałam dostać szóstkę. Dostałam szóstkę i ona w dzienniku jest, ale nie wiem, czy w ogóle ten dziennik jest. Wiecie Państwo, nie wiem w ogóle, czy ten dziennik jeszcze jest, bo to było no już parę dobrych lat temu. Ale potem po jakimś czasie weszła szóstka w szkole jako stopień, bo było tylko do piątki. Ale po tym moim wybryku... Ja nawet nie wiem, wiecie Państwo, jak ten dyrektor się nazywał. Bardzo przystojny człowiek. Uczył muzyki, także on był po muzykologii, po muzyce i tak dalej, i tak dalej. Ale że był dyrektorem szkoły, to jeszcze jak, bo to trzecia to nasza szkoła była podstawowa, jak na szkołę podstawową to sporo się działo, prawda? Proszę Państwa, trzecia szkoła i za 9 milionów od Państwa kupiona, 9 milionów to kosztowało. Także proszę Państwa, na stare pieniądze wszystko, na stare pieniądze. Także ja pamiętam na apelu, jak dyrektor pięknie to mówił, pięknie. I co mi postawił? Tak jak mówię, jeszcze raz szóstkę. Także ja szłam przez życie z przebojami. No, tutaj też patrzę, że Krystyna Pawłowicz. Hurra! Viva Maria! Także proszę Państwa. Radio Tok FM Euro Concita. Barbie Baby Langstrom Extra. Informacje TOK FM. 9.20, Filip Kekusz, zapraszam. Grupa około 200 Czeczenów od poniedziałku koczuje w białoruskim Brześciu przy granicy z Polską. Chce spotkania z polskimi dyplomatami, by dowiedzieć się, komu polskie władze przyznają status uchodźcy. O sprawie informują białoruskie media. Portal TUT podaje, że lokalni urzędnicy zwrócili się już o pomoc do Warszawy. Według nich jedynym żądaniem ze strony Czeczenów jest spotkanie z przedstawicielami strony polskiej. Potem będą gotowi albo jechać na terytorium Polski, jeśli zostaną przyjęci, albo z powrotem tam, skąd przyjechali. Inne media podają, że koczujący chcą przejść na terytorium neutralne pomiędzy granicami obu państw.
Mosul, ostatni wielki bastion państwa islamskiego w Iraku, może zostać wyzwolony do końca roku, twierdzi generał Joe Botta, szef dowództwa Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód. Zapowiedział jednak, że walki o miasto mogą być bardzo ciężkie, bo dżihadyści użyją na dużą skalę pułapek bombowych, zaminują ulice, a cywilów potraktują jak żywe tarcze. Mosul jest pod kontrolą islamistów od wiosny 2014 roku. Podczas ofensywy dwa lata temu państwo islamskie zajęło duże połacie Iraku, jednak od tego czasu siłą Bagdadu, wspieranym przez Amerykanów, udało się odbić dużą część tych terytoriów. Młodsza córka prezydenta Uzbekistanu dziękuje w internecie za słowa wsparcia. Islam Karimow, który prezydentem kraju był nieprzerwanie od upadku Związku Radzieckiego, w sobotę doznał udaru i trafił do szpitala. Pojawiają się spekulacje, że przywódca nie żyje, jednak jego rodzina, dziękując za życzenia rychłego powrotu do zdrowia, nie zabrała głosu w ich sprawie. Przedtem oficjalne media Uzbekistanu podawały, że stan 78-letniego Karimowa jest stabilny. Pogoda. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Nieco chmur pojawi się na północy kraju, ale padać nie będzie. Na termometrach w Białymstoku 21 stopni, w Krakowie, Toruniu i Kielcach 23, w Łodzi, Katowicach, Warszawie 24, w Szczecinie i Wrocławiu 25. Radio Tok FM. Także my wciąż w Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, wciąż zapraszamy Państwa do tego Białego Stoku. Proszę Państwa, co to tam w tym Białym Stoku jest, proszę Państwa. No. W Białym Stoku jest jakaś bajka. Zapraszamy tam Państwa serdecznie. Tam w Białym Stoku jest jakaś bajka. Tam są cerkwie, tam jest dużo złota, tam jest tak pięknie w Anglo-Ameryce Białystok, że jak Państwo pojedziecie, to nie będziecie chcieli Państwo już do tej Warszawy tu przyjeżdżać więcej. No ja kiedyś tam byłam, proszę Państwa, i któryś z kolei, no z 500 razy kursowałam, proszę Państwa, nawet przez ocean. Czyli jak padały te deszcze, no skąd się te wody wzięły? No, że i znowu poziomu przybywa jeszcze. Poziomu przybywa jeszcze. No. Padają deszcze. Także, proszę Państwa, tam biskup Jakub diecezji białostocko-gdańskiej. Tam co sekunda stoi złota cerkiew. Złota cerkiew bajka. A jak pojechałam na Kubusia Cybiska, czy Kubusia Cybiska, Cybiska, gdzieś tam przez wygodę, oj, daleko to było. To piękne wille stoją, piękne takie bajkowe stoją wille. No, także zapraszamy Państwa. Buziaczki przesyłamy, stoją piękne wille. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. I taka historia z Janeczką Sobieską. Bądźmy, pomagajmy sobie, bądźmy dzielni, pomagajmy sobie, prawda? Radio obrotowe, radio ruchome. No a teraz takie filmy, proszę Państwa. No czym się Krzysio zajmuje? Oglądaniem na YouTube filmów. No na YouTube filmy to są bardzo sprawdzone, są delikatne, także nie musicie Państwo się tam niczego obawiać, nie musicie Państwo się tam na YouTube, co jest, niczego bać. Wszystko jest, proszę Państwa. Tutaj według naszej tej playlist. Radio Concita, Tok FM, Euro Concita Barbie, Baby, Langstrom Extra. I don't really know how I feel about the whole converting thing, but I guess there's no better way to see if you can make a straight guy go gay than by trying it. Hey guys, so I'm here with male model and known heterosexual Phil Fusco. How you doing? Okay, so in order for this experiment to work, Phil, I think you need to take your shirt off. No. And, oh my god, alright, I think I You need a second? I think I should have been. Davey needs a second, so I'm just gonna hang out here. Davey, what are you doing in there? Alright, I'm better. Alright, Davey's right. Better. I just needed a second. Welcome back. Alright, hey! Okay, so let's get started. My first question is, do you like tits? I love tits. Like big, like round tits? Nice little long short things that you can rest your head on when you're sleeping. Well, what now? They don't quite feel right. No. Sorry. Okay, so it is time for plan B. Please tell me what's plan B.
my. And how do you feel? Do you feel a little bit gayer? Actually. You look a little bit gayer. Actually. No, sorry. Okay, guys, well, I have actually a secret weapon. Which secret weapon? Hit it. Anything? No. So, I have one last resort here. What's your last resort? Pulling out the big guns for this. Oh, no. I am going to bestow upon your cheek a kiss. No, he's not. Yes, I am. And do you see this face? No, he's not. Do you see this face? Maybe. Can you honestly tell me that you feel nothing with this face? I can honestly probably say that. All right. Well, let's get a little drum roll going. Are you ready? Sure. And? Take it in. You guys ready? You guys ready to hear this? Yeah. You ready to hear this, Davey? Yeah. All right, Davey's ready to hear this. Yeah. I am actually, positively, straighter than I was before I started this video. Well, this has been wonders for my self-esteem, guys. Hey, it's all right, Davey, because I got something that will help your self-esteem out. You have a consolation prize. Absolutely, I do. Here's your consolation. This will actually help your depression. You're such an ass. Thanks. So, I guess my experiment was a total failure, but if there's a moral, if there is a moral, it would be that it is just as ignorant to think that you can make a straight guy go gay as a gay guy going straight. So it's just flip sides of the same coin. But I will say that it does break my heart a little bit. It pains me to think that that ass is never gonna get appreciated by a woman the way that I could make it feel. I mean, it's like that. Speaking of which, I'll put all of Phil's links below, including the link to the calendar that he's in, which is literally wearing a jockstrap. And let me tell you, that picture makes me hungry. Mm. All right. Shake a straight guy's hand, they often go and they do this thing and I just get all flustered and I don't know what's happening. Yeah. Radio Conchita. Talk FM Euro Conchita. Barbie, baby, Langstrom extra. Ano ba ginagawa niyo na ayaw niyo may ibang tao dito? Ang dumi talaga ng isip mo. Chicks! No i teraz komentarze, czy to jest moralne, czy to jest niemoralne, proszę Państwa. A trudno mi mówić. Podaję też telefon do pani Barbary z Wesołej, brata Alberta z parafii świętego Alberta. 22 kierunkowy 760-31-56. 22-760-31-56. Pozdrawiam całe Radio Maryja. Wszystkiego dobrego do spotkania z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo z Panem Bogiem. Drodzy kochani, mamy nadzieję, że ten autokar się zapełni. To jeszcze dzisiaj można taką decyzję podjąć. Warszawa Ochota, przypomnę, parafia świętego Jakuba. Tam możecie, drodzy słuchacze z Warszawy, również się zapisywać. Drodzy Państwo, prosimy o uwagę mieszkańców Wilamowic. Tam wyjazd do Kalisza 1 września organizowany przez parafię świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Numer telefonu 518-014-772. I kolejny telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja z komunikatem. Bardzo proszę, ja dzwonię ze Słomnik. Bardzo proszę jeszcze chętnych o zgłoszenie się. My wyjeżdżamy już jutro o godzinie 9:00. Jedziemy Kalisz, Liszeń i oczywiście Toruń. Serdecznie proszę, czy telefonicznie, czy nawet jutro proszę podejść. Wsiadamy i jedziemy. A proszę przypomnieć, tak, telefon, numer telefonu. Numer telefonu 880-679, tak, 844. Słomnik i parafia? To jest parafia Bożego Ciała.
parafia Bożego Ciała. Tak, koło Krakowa, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem, dziękujemy do zobaczenia. Pięknie, z Panem Bogiem, do zobaczenia. Ja przypomnę jeszcze raz ten numer w Słomnikach, 880 679 844, i to jest wyjazd już jutro do Kalisza, Lichenia i do Torunia. No może to bardzo dobrze tak podjąć decyzję w ostatniej chwili. Takie wyjazdy czasami są najpiękniejsze, tak, prawda? Jeżeli chodzi o taką samą trasę, to do Kalisza, Lichenia i Torunia wybierają się również przyjaciele Radia Maria z Tarnowa, a organizatorem jest Koło Przyjaciół Radia Maria przy parafii Świętej Rodziny. Telefon do pani Zdzisławy 516 840 134, 516 840 134. I prosimy o uwagę mieszkańców z Duńskiej Woli. Tam życzliwi nam jak zawsze księża orioniści organizują wyjazd i możemy zapisywać się przy furcie klasztornej. Z Duńska Wola, księża orioniści, zapisy przy furcie klasztornej. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałam zapytać, czy jest jeszcze wyjazd ze Zboczynia do Torunia, może? Już zaraz sprawdzimy. Patrzymy, Zboczyń, tak? Tak. Jeszcze sekundaczkę. Tak, Zboczyń i okolice. Tak. Telefony do pani Ireny i tutaj numer, to jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I numer do pani Ireny 784 315 732, to jest numer komórkowy. 32, tak. Jeszcze stacjonarny mogę podać. 68 386 85. 80. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, jeszcze w Zboczyniu pan Janek również, numer telefonu 516 635 510. Pozdrawiamy gorąco serdecznie słuchaczy w Zboczyniu i okolicach. Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się Katarzyna z Najświętszego Serca Pana Jezusa z Raciborza. Pozdrawiam. Wybieramy się do Torunia. Maila już my podali. Mieliśmy pełny skład, ale jedna osoba odpadła. Mamy jedno miejsce. Jeżeli by była bardzo chętna jakaś osoba z naszej parafii albo z Matki Bożej lub z okolic parafialnych, to bardzo prosimy. Mój telefon 666 046 765. Powtórzę może, pani Katarzyno, 666 046 765. Tak, wyjeżdżamy drugiego o godzinie 7 rano spod kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i jesteśmy drugiego i trzeciego. Trzeciego jesteśmy na uroczystościach, po uroczystościach wyjeżdżamy do domku. Bardzo prosimy, jeżeli ktoś jest chętny, żeby zadzwonił. Tam jedną osobę nam brakuje jeszcze. Dobrze, czyli zachęcamy mieszkańców Raciborza i okolic, żeby się zmobilizować i wypełnić ten brak. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Mówi Urszula, parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Miło mi. Serdecznie też chciałam zaprosić jeszcze mieszkańców Ciechocinka, a także z sąsiednich miejscowości, czy z Mieszawy, czy z Aleksandrowa Kujawskiego, do naszego wspólnego pielgrzymowania do Kalisza, a przedtem po drodze odwiedzamy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Jeszcze mamy parę wolnych miejsc.
serdecznie zapraszamy, a może zachęcamy też kuracjuszy, którzy przebywają w Ciechocinku na kuracji. No, chcemy ich serdecznie zachęcić do skorzystania z tej okazji. Jutro, o 8 wyjeżdżamy, najpierw odwiedzamy Licheń i później wyruszamy do Kalisza na uroczystość, do Sanktuarium Świętego Józefa. Zapisy jeszcze dzisiaj przyjmujemy w kiosku parafialnym, który jest otwarty w kościele w Kruchcie o godzinie 15.30, a także pod telefonem, podam mój telefon. Bardzo proszę. 607-102-170. Moje 607-102-170. Tak, bardzo serdecznie dziękuję Bu za przyjęcie. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Serdecznie. My również pozdrawiamy z Panem Bogiem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Głogowa do pielgrzymowania do Torunia na Dzień Czynienia w rodzinie 3 września. Organizatorem jest Terenowe Biuro Radia Maryja przy parafii Świętego Klemensa, parafia, gdzie posługują ojcowie redemptoryści. A zapisów można dokonywać u pani Krystyny. Numer telefonu 698-421-944. Pani Krystyna 698-421-944. Kochani, i Sokoły, bardzo proszę o uwagę mieszkańców miejscowości Sokoły. Wyjazd jest organizowany przy Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, oczywiście do Torunia, bo w tej chwili już informujemy Państwa o wyjazdach na dziękczynienie do Torunia, ale oczywiście Kalisz jeszcze ciągle też, jeśli macie jeszcze Państwo jakieś wolne miejsca do Kalisza, to też takie telefony chętnie przyjmiemy. A w Sokołach zapisy u księdza Franciszka pod numerem telefonu 604-240-623. Prosimy o uwagę mieszkańców Kutna. Tam zapisujemy się do Torunia przy parafii Świętego Wawrzyńca. Zapisy u pani Zofii, numer telefonu stacjonarnego 24 kierunkowy 254-41-49 24-254-41-49, a także w kancelarii parafialnej, przypominam, parafii Świętego Wawrzyńca w Kutnie. Radio Maryja, słucham uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Ja chciałam pojechać do Kalisza i mieszkam w okolicach Piaseczna. I moje pytanie, czy może ktoś organizuje tutaj Warszawa Ursynów bądź samego Piaseczna? Samego Piaseczna nie mamy. Mamy Pruszków na przykład. Albo mamy Warszawa Ursynów. Tak, jest Warszawa Ursynów. Mhm. Tak, to chętnie telefon zapiszę. I są wolne miejsca z tego, co tutaj napisali. Bardzo proszę. Do pani Zofii numer telefonu 517 tak? 468 166. Powtórzę. 517 468 166. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pozdrawiam. My również dziękujemy, pozdrawiamy. Zapraszamy mieszkańców miejscowości Brusy i okolice. Organizatorem jest parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych, a zapisów można dokonywać u pana Stanisława. Numer telefonu 515 117 813. Pan Stanisław 515 117 813. To oczywiście wyjazd na dziękczynienie do Torunia, tak troszeczkę, bo przed chwilą był Kalisz, teraz brat informował Łukasz o wyjeździe na dziękczynienie 3 września i odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze witamy. Zapraszam na wyjazd do Torunia na dziękczynienie. Koło przyjaciół Radia Maryja, parafia Świętego Mateusza w Płutuszku. Jeszcze mamy wolne miejsca. Bardzo serdecznie zapraszamy. Może poprosimy numer telefonu, przypomnijmy. Janina 697 524 465
i Regina, stacjonarny 23 692 41 49. Bardzo serdecznie zapraszamy, jeszcze mamy wolne miejsca. Koło przyjaciół Radia Maryja Puczek. Dziękuję pięknie, parafia świętego Mateusza. I kochani, proszę o uwagę mieszkańców Starego Miasta koło Konina. Stare Miasto koło Konina, Dziękczynienie, 3 września. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zapisy u pani Alicji 607-791-900. Powtarzam, 607-791-900. Zapraszamy również mieszkańców Pyrzyc, a także okolic. Koło przyjaciół Radia Maryja i numer telefonu do pana Kazimierza 600-278-659. 600-278-659. Drodzy Państwo, na tym na razie zakończymy nasze komunikaty, ponieważ za moment audycja Mogę, Chcę, Pomóc. Natomiast do informowania się o tych dwóch ważnych wydarzeniach w rodzinie Radia Maryja powrócimy po godzinie 11. Minęła 9:50. Mogę, chcę pomóc. Szanowni Państwo, stara prawda mówi, że sposób dawania jest ważniejszy od tego, co się daje. To bardzo mądra myśl, bo jeżeli dzielimy się z braćmi serdecznością, miłością przede wszystkim, to każdy, nawet najmniejszy drobiazg, jest darem bezcennym. I do takiego dzielenia się teraz zachęcam wszystkich tych z Państwa, którzy mogą ofiarować swoją pomoc bliźnim. Przypominam, że w audycji Mogę, Chcę Pomóc ofiarujemy swoją bezinteresowną pomoc naszym braciom. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi numer 655 23 56, a także dwa numery w telefonie komórkowej 536 600 100 i 536 600 200. Smak miłości. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, ze smakiem, z miłością. Oglądamy nowy kanał, proszę Państwa, na YouTube. Ela Knorr, Buziaczki. Do Wrocławia, kultura pojęta. Ela Knot, zapraszam. Halo, proszę bardzo, ja mogę z Panem od Radiu Maryja? Na wieki wieku Panem. Ja chciałabym zgłosić pokój do Wrocławiu, który jako stanie jednoosobowy i nowy do oddania. Tak, a skąd Pani do nas telefonuje? Warszawy. Warszawa. I Pani imię mogę poznać? Anna. Pani Anno. I jeszcze numer telefonu. 671-70-74. Powtórzę ten numer. 691-73-74. Dziękujemy pięknie, życzymy miłego dnia. To oferta z Warszawy, fotel rozkładany,
z funkcją do spania jednoosobowy. Numer telefonu 691-737-074. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie z Warszawy, mam do oddania nową antenę satelitarną. Tak. I zapraszam do sadu na owoce. A także... Mój numer 6 22 666 90 81. Powtórzmy jeszcze raz ten numer, tak? Nowe muzeum też ja na Pawła jest, proszę bardzo. Jeszcze nawet jest ładnie. Proszę, już nie ma tego, bo dzisiaj dałyśmy wykład na temat gramofonu Fitzgerald. A pani właśnie to nie musi być. Pani Wanda, tak? Akurat pani to, co nam odpowiada, ale dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. A więc to antena satelitarna i owoce, jeżeli... Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra oferta, takie owoce z sadą, kusząca i taka zdrowa, prawda? Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Anna z Koszalina. Miło. Mój, mam do oddania fotele drewniane z zielonym obiciem, który jest ruchomymi poduszkami. Dwa fotele. A także zaległy, które obiecałam pani Ula z Łańcka. Widzicie państwo, do mnie widzicie odezwie, państwo, bo jej numer u nas Anula ma rezerwę, ja jej obiecałam brązowe, te i te wzory już są tam brązowe, to sugeruje prawosławie. Proszę mój numer 94 3 412 602. Powtórzymy jeszcze raz, 94, tak. 3 412 602, czyli na tej 341 2602. Ja tak nie mówię. Każdy ma jakiś swój system. Dziękujemy pięknie. Bardzo się cieszymy, pozdrawiamy również gorąco, miłego dnia życzymy. Ta oferta pochodziła z Koszalina. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Ja dzwonię z Małopolski, z Andrzejowa koło Dziewczaty, to też koło Wadowi. Andrzej. Moje na imię Alfreda. Ja mam do zaoferowania słuchy takie wekowe na gumkę, litrowe, półtora. Gdzieś będzie koło 40 sztuk. Jakby ktoś chciał na zaprawy, to chętnie oddam. Bardzo proszę jeszcze numer telefonu. 519. Dziecko się jej boi. 484. Tak. No nie wiedzą, gdzie włożyć pieniądze, to tylko Polacy wiedzą, gdzie te pieniądze wkładać. Pudełeczka, kufereczka, pupereczka, miseczka, kaca. Zapraszam. 709 to numer w Andrychowie, słoiki Weka, pragnie ofiarować pani Alfreda. Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Szenki, Lancome Extra współpracuje z naszą kamerą, proszę państwa, jako appendix kamerą Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, proszę państwa. No i mamy świętą Annę, mamy kościółków w Wrót na krakowskim przedmieściu w Warszawie. My, ponieważ nasz kanał jest edukacyjny, proponujemy państwu kupić sobie Biblię nade wszystko. Jak Bóg ci ześle proroka, jak Bóg ci ześle świadków, będziesz mógł z nimi porozmawiać. Bo oczywiście, że Biblia, jak ktoś jeszcze jej w ręku nigdy nie miał, nie widział, jest ciężka i trudna do pojęcia, do zrozumienia, ale jak porozmawiasz, dużo będziesz miał korzyści. Dlatego to nigdzie wchodzić nie będę specjalnie. Z przykrością się patrzy, co się dzieje w bibliotece BUW na Dobrej 56. Nikt nigdy Biblii tam w ręku nie miał. Czystych ludzi, którzy uczęszczają do BUW-u.
do UW, Uniwersytet Warszawski. Polska. Nikt Biblii nie miał w ręku nigdy. Nikt Biblii nie czytał. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Także proszę Państwa, zapraszamy serdecznie do naszego kanału internetowego elmercedesyoutube.com. A teraz oglądamy playlistę El Mercedes. EL, El Mercedes oddzielnie albo nawet razem. El Mercedes YouTube, Daily Motion, Google Plus. YouTube to mamy Elhof Art 2000, Elhof Art, Witeklandia, Wiesiolandia, El Mercedes. Zapraszamy do Google. Elka Wierdzielka, Elka Pierdzielka, Elhof Art 2000, Cinderella, Felicja Boska, Wiesiolandia, Król, Wiecholandia, Król, Wiecholandia. Zapraszamy serdecznie. Tutaj mamy, proszę Państwa, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Wiesiolandia, Felicja Boska. Jest Warszawa. Na Google Plus, Ela Hofland, Ela Hoflandia, Ela Hof, Melodrama, Wiesiolandia, Król, Wiecholandia, Król, Wieczna Planeta, to tutaj mamy, proszę Państwa, też Syneloi, Dzieci Wszechświata, proszę Państwa, o które zatroszczyła się doktor Sumińska. No, też są głodne, też mają duchowe jakby pragnienia, marzenia, proszę. Chociaż no, człowiek też jest duszą, zwierzę też jest duszą, hebrajskie słowo nefesh. O tym tutaj mówiłyśmy, proszę Państwa, i stanęłyśmy w środku. Proszę Państwa, na temat życia pozagrobowego, co jest bardzo ciekawe, jest wyjątkowo ciekawe to wszystko, proszę Państwa. Czy istnieje życie po śmierci? To każdego interesuje. Każdy przynajmniej chciałby wiedzieć, a odnośnie tego swoje życie jakoś ułożyć, ustosunkować. Proszę Państwa, nasze wizualizacje są stosowne do radia, do formy radia, że nasze radio to FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra nie musi pokazywać w perfekcyjnych takich, no, szczegółach, że tak powiem, w szczegółach, perfekcyjnie, nie, obraz, nie, radio to jest radio i dlatego u nas jest też taka brosura. Już policzki poszła, proszę Państwa, już powiedziałam, że jestem mrówką, że jak ktoś tak pospina się trochę, pospina się z mrówką, proszę Państwa, czyli ze mną, to będzie bardziej odporny na ulicy, bo przecież wiadomo, że Warszawa to jest Warszawa. Tutaj na ulicach zgrzytają na siebie zębami. Podróżają, do Warszawy, chcą tutaj mieszkać. Na przystankach śpią, na Marszałkowskiej i bezdomni, którzy też atakują. Zaczepiają ludzi, żebrzą, każdy tego chce. Widzieć, proszę. Taki dziadek, podobny do policjanta, proszę jest taki policjant nieprzygarbiony. Tak jak mówimy, że tutaj nie ma dziadka, proszę Państwa, tak jak mówimy, także jest kaszel, poruczenie na ulicach. To jest nie ma, nawet nasze radio to FM, my nie chcemy się odblokować od ulicy Saskiej, bo przecież mogłybyśmy tutaj sobie wyłożyć, proszę Państwa, ściany i okna, żeby nic nie było słychać, prawda? Czy tak zrobić mikrofony, żeby nic nie było słychać. Ale to nie o to chodzi. Słychać z ulicy Saskiej, jak kaszlą, chrumczą i chcemy nawet może i pokazać to, że zgrzytają zębami. Że zgrzytają zębami, proszę Państwa. I nawet wtedy, kiedy się uśmiechają, ludzi dobrych, to też od razu widać, że to jest mówię, że sztuczne, to Lipski. Że słuchaj, to jest lipa, taki jest uśmiech Facebooku taka hipochondryczny. Tablica jeździ, że jesteś dobry, jesteś poprawny, sztuczne, jesteś dobra, jesteś aniołem. Nieprawdziwe. Tutaj nawet w Radiu Maryja no ja mówiłyśmy, nie, no, z punktu widzenia Radia Maryja, jest, o szczerym dawaniu, nie po to, jakoby żeby po się pokazać. Nie reklamuję, bo jest teraz linia Mysia i my biorąc te opcje, te poprawki, wiemy, jest linia Mysia, to się poprawia, jest uduchowienie, jakiekolwiek. Jest linia Mysia, jest linia Mysia. Tak jak tutaj ten artysta
jak się nazywa Helbert z tobą jest pamięci. Że co się dzieje z człowiekiem po śmierci, proszę Państwa? No co się dzieje? Nawet dla drzewa istnieje nadzieja. Jeśli zostanie ścięte, to znowu wypuści pędy. Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? Proszę Państwa, starożytny prorok Mojżesz tak napisał. Nawet dla drzewa istnieje nadzieja, powtórzę. Jeśli zostanie ścięte, to znowu wypuści pędy. Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? Jakże, proszę Państwa, wielkie pragnienie Jehowa Bóg, Bóg Jahwe, wszczepił w nas, wszczepił w ludzi. Żadne zagadnienie związane z życiem psychicznym nie zaprzątało tak bardzo myśli człowieka, jak stan umarłych. Encyclopedia of Religion and Ethics. Tutaj mamy cytat z Encyklopedii Religii i Etyki. Żadne, proszę Państwa, zagadnienie związane z życiem psychicznym nie zaprzątało tak bardzo myśli człowieka, jak stan umarłych. No teraz jest już znowu troszeczkę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jak bydełko. Dlatego, że jak świnie. Człowiek nie myśli o przyszłości, o tym, co się będzie działo, albo że coraz mniej człowiek o tym myśli, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Wiadomo, że jak zwierzęta się zachowują. To KFM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dzisiaj mamy już kolejny dzień. Może Państwo nie wiedzą, Sokrates dowodził, że dusza jest nieśmiertelna. Oczywiście, że to przejęli. Narodziny nauki o nieśmiertelnej duszy. 70-letni uczony i nauczyciel został oskarżony o bezbożność i deprawowanie swymi naukami młodych umysłów. Mimo iż na rozprawie znakomicie się broni. Stronniczy sędziowie uznają go za winnego i skazują na śmierć. Parę godzin przed egzekucją sędziwy nauczyciel przedstawia zgromadzonym wokół niego uczniom szereg argumentów mających przemawiać za tym, że dusza jest nieśmiertelna i śmierci nie należy się obawiać. Skazańcem jest Sokrates, słynny grecki filozof z V wieku przed naszą erą. Jego uczeń Platon opisał te wydarzenia w rozprawach obrona Sokratesa i Fedon. Sokratesa i Platona zalicza się do grona pierwszych przedstawicieli koncepcji nieśmiertelnej duszy. Nie oni jednak byli twórcami tej nauki. Jak się zaraz przekonamy, myśl o ludzkiej nieśmiertelności sięga korzeniami znacznie dawniejszych czasów. Jednakże Sokrates i Platon udoskonalili jej formę i stworzyli z niej koncepcję filozoficzną, dzięki czemu stała się atrakcyjniejsza dla ówczesnej oraz późniejszej inteligencji. Od Pitagorasa do piramid. W istnienie duszy żyjącej po śmierci Grecy wierzyli jeszcze przed Sokratesem i Platonem. A jak Państwo myślicie, a jakie kłamstwo rzucił szatan? Znany grecki matematyk z VI wieku przed naszą erą, Pitagoras, twierdził, iż dusza jest nieśmiertelna i wędruje przez różne wcielenia. Jeszcze wcześniej Tales z Miletu. Na tym, by jak najlepiej wychować swoje dzieci, dlatego mówią nam, co wolno robić, a czego trzeba unikać. Jako dzieci nie rozumiemy wszystkiego, co nakazują nam rodzice. Buntujemy się, kiedy nam czegoś zakazują. Rodzice mówią, zrozumiesz, gdy dorośniesz. Teraz zaufaj nam. Zawierz nam. Nasze przygotowanie do życia opiera się na zaufaniu do rodziców. Często powtarzamy sobie,
Nie rozumiem, dlaczego tego właśnie zabraniają mi rodzice. Dlaczego to mi nakazują? Ale zrobię tak, jak sobie życzą, ponieważ ich kocham. To właśnie miłość do rodziców każe nam przyjąć ich propozycje, chociaż wielu spraw nie pojmujemy. Prawie 1800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Abram przeżywa wielką przygodę. Jego imię znaczy mój ojciec jest wzniosły lub kochaj ojca. Abram modli się do wielu bogów, bo tak robi cała jego rodzina. Po wielu latach rozważań dochodzi jednak do przekonania, że może istnieć tylko jeden prawdziwy Bóg. Z tym Bogiem spotyka się na modlitwie. Wtedy właśnie Pan Bóg mówi do Abrama szczególne słowa. Ale już po 6 miesiącach tylko do tego. Także proszę Państwa, Abraham udał się do Ur Chaldejskiego, tam gdzie mu pokazał Bóg Jahwe. Idź do kraju, który Abraham zaufał Jahwe. Abraham zaufał Jehowie. Stanę się wrogiem Twoich wrogów. Dzięki Tobie otrzymają błogosławieństwo ludzie na całej ziemi. I to byli właśnie Izraelici, ponieważ on był ojcem wiary, właścicielem wiary, to Żyd znaczy wierzący. I dopóty oni istnieli, ci Żydzi, dopóki mieli wiarę. A jak wszystko potracili, to już teokracji Jahwe nie ma dzisiaj na przykład. Nie ma teokracji. To, co ta Gołda Tencer prezentuje, to jest wszystko zero. Dlaczego? To jest tylko kultura świecka. Jakieś resztki to są śmieci, jakieś szczątki wiary w Boga, bo przecież ani tych ołtarzy naśladowcy Jezusa Chrystusa nie będą obcałowywać przed tymi ołtarzami naśladowcy Chrystusa, nie będą klęczeć, bo chrystianizm to jest już sfera duchowa. Bóg wprawdzie i takich ludzi poszukuje, którzy by mu tak, czyli duchowo, oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Także proszę Państwa, chrystianizm to nie obrazy. Proszę Państwa, chrystianizm to nie krzyż. To nie jakiś przedmiot kultu religijnego. Bo gdyby waszego ojca ktoś zastrzelił z rewolweru, o tego tu patrz, to czy ty byś to powiesił na ścianie? Czcił byś to? Modlił byś się do tego, całował, to klękałbyś przed tym? Narzędzie tortur, narzędzie zbrodni, zło, precz, won z tym. No bo to jest, proszę Państwa, narzędzie tortur. Ty pamiętasz, że zło wyrządzono twojemu ojcu. I samo to jest w twojej świadomości tak silnie zakodowane, ale nie narzędzie tortur, bo ty się tym brzydzisz i tego nie chcesz uwiecznić, dać, upamiętnić, dać, na ścianie powiesić. Nie chcesz tego dać, nie chcesz tego pokazać innym, nie chcesz tego sam widzieć. Pamiętasz, że twój ojciec już nie żyje, ale jakie pozytywne są skutki z tego, że Jezus złożył ofiarę z doskonałego swojego życia za cały rodzaj ludzki. I tutaj o to chodzi. O tym dzisiaj mówimy, proszę Państwa. O tym mówimy. W Trójcy jedyny. Także proszę Państwa, tu już się rozpędził do tej Trójcy. W Trójcę wierzył Arystoteles. My tutaj mówimy o tych filozofach, mówimy o ludziach, którzy wierzyli w pogaństwo. Abraham wierzył w wielobóstwo. To jest tak zwany politeizm, proszę Państwa. Politeizm. Nawet niektórzy, tacy jak Kosidowski, który już nie żyje, chcieli udowodnić, że kiedyś to wierzono tylko w wielobóstwo. Co jest nieprawdą. Wielobóstwo. Co jest nieprawdą.
Narodziny nauki o nieśmiertelnej duszy. Od Pitagorasa do piramid. W istnienie duszy żyjącej po śmierci Grecy wierzyli jeszcze przed Sokratesem i Platonem. Znany grecki matematyk z VI wieku przed naszą erą, Pitagoras twierdził, że dusza jest nieśmiertelna i wędruje przez różne wcielenia. Jeszcze wcześniej Tales z Miletu, uważany za pierwszego z wybitnych greckich filozofów, był zdania, że dusza istnieje nie tylko w ludziach, zwierzętach i roślinach, ale też w takich przedmiotach jak magnes, ponieważ może on przemieścić żelazo. Według starożytnych Greków dusze zmarłych były przewożone przez rzekę Styks do wielkiego podziemnego świata.